Dobrze, pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas, za to, że dzisiaj możemy przyjmować od Ciebie Twoje słowa, że Twoje słowa wykonują w nas pracę, że jesteśmy otwarci na tą pracę i będziemy brać łaskę, Ojcze, aby kontynuować tą pracę. Że nie zostaniemy jedynie z wiedzą, ale to, co będzie mówione, przetworzymy, Ojcze, i wprowadzimy w życie. Ty jesteś Bogiem, który jest praktykantem i Ty nam dajesz praktykę. My umiemy to praktykować. My wiemy, jak to robić. W imieniu Jezusa. Amen. Przyjaciele, spotkania te pociągniemy do końca zrobienia wszystkich fundamentów. Fundamenty wiary, one, te, które tutaj będziemy robić, one są na tej samej płaszczyźnie doktrynalnej, na której były nagrane wcześniej i na której podstawie jest napisana książka. Więc one nie będą się różniły, jeżeli chodzi o fragmenty Biblii. Będą natomiast pogłębione, to znaczy, ponieważ były nagrywane kilka lat temu, więc będziemy je teraz pogłębiać, ponieważ rzecz polega na tym, że to jest kwestia różnicy namaszczenia. Namaszczenie przez kilka lat wzrasta u każdego człowieka. Im bliżej przyjścia Jezusa, tym namaszczenie Kościoła rośnie. W związku z tym, co pewien czas należy powtarzać konkretne rzeczy, rzeczy, które są fundamentalne. To jest gwoli tego, dlaczego to robimy. Będziemy robili różnie. Jeden, może dwa fundamenty na jednym spotkaniu, to zależy. Będziemy to potem tłumaczyć też. Będzie to przetłumaczone na angielski, pewnie na rosyjski, żebyśmy mogli to puszczać dalej w świat. I teraz tak. Jeżeli chodzi o w ogóle fundamenty wiary, czym one są? Czym są fundamenty wiary? Jak wiecie, my jako zespół apostolski funkcjonujemy w cyklach nauczeń. Dlaczego w cyklach? Dlatego, że wszystko jest cykliczne na świecie. Są cykle. Rzeczy następują jedne po drugich. Dzień po nocy, pora roku po porze roku. Rozumiecie? Pokolenie po pokoleniu. Świat jest związany systemem cykliczności. Stąd zapis w Piśmie Świętym: nie ma nic nowego. Rozumiecie? Nie ma nic nowego. Co to znaczy? Znaczy, że rzeczy, które Bóg ustalił od początku, te rzeczy funkcjonują do dzisiaj. Zmienia się czas, zmieniają się ludzie, natomiast prawdy Boże funkcjonują przez cały czas tak samo i należy je powtarzać. I one też same w sobie zawierają pewne powtarzalne systemy. My powtarzamy. Nie wiem, czy zauważyliście, mamy na przykład określoną ilość liter w alfabecie. Prawda? I to jest tylko ta liczba liter. I na podstawie tej liczby liter w ogóle mamy tysiące, miliony słów. Prawda? Możemy z nich tworzyć. Prawda? Pewne cykliczne systemy następujące jedne po drugich. Nie? I tak też jest z nauczaniami naszymi, że mamy całe cykle. Jak wiecie, jednym z założeń zespołu apostolskiego jest wymiana doktryny. Nie jest to rzecz pierwsza, bo pierwszą rzeczą w naszym zespole jest szerzenie Królestwa Bożego, czyli zaludnianie nieba. To nas interesuje jako numer jeden. Tuż za tym, numer dwa, to jest wymiana doktryny, która jest chora. Rozumiecie? Doktryna jest chora, więc wymieniamy doktrynę. Nie wymieniamy tej doktryny poselstwami, które od czasu do czasu się wygłasza, regulując różnego rodzaju sprawy, tylko cyklami nauczań, które są określonym systemem. Rozumiecie? System.
Dlatego na przykład w tej chwili jest już robiony 20 cykl nauczań między innymi, gdzie na przykład mamy już taką bazę, że każdego człowieka jesteśmy w stanie odesłać do określonego cyklu nauczań. Rozumiecie? Czyli my jako zespół apostolski nie potrzebujemy ludziom od nowa czegoś tłumaczyć. Ktoś do mnie na przykład dzwoni dzisiaj i mówi tak, Artur, wytłumacz mi to. Ja mówię, tam jest cykl nauczań o tym. Jest tego 10 godzin na przykład. A ja myślałem, że mi powiesz. Ja mówię, nie powiem ci. Nie powiem ci. Przerób playlistę pod tytułem Fundamenty wiary. Dowiesz się tego, co trzeba. Jezus w podobny sposób rozmawiał z ludźmi. Wiecie, tak należy w ogóle rozmawiać z ludźmi. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby ludziom wyjaśniać każdy najdrobniejszy aspekt, dlatego też my, tutaj w ogóle ludzie w zespole nie muszą wszyscy być wykuci na poziomie przekazu doktrynalnego. Oczywiście liderzy i funkcyjni muszą być, ja tego od ludzi wymagam. Od liderów i funkcyjnych wymagam tego, żeby byli w tym wykuci. Oni muszą znać odpowiedzi na pytania. Każde. Rozumiecie? Ale przeciętny człowiek w zespole nie musi, bo może odsyłać do cykli nauczań. I cykl nauczań nie powoduje odpowiedzi jedynie na jedno pytanie, tylko daje człowiekowi cały zakres do rozbudowy systemu myślowego. Rozumiecie? Cały zakres dostaje. Ja w ogóle, wiecie, że nasza federacja nazywa się Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii. Od lat ta nazwa była w mojej głowie. Pełna Ewangelia. Coś pełnego, ponieważ ja się zetknąłem z czymś niepełnym. Z niepełną Ewangelią się zetknąłem. Więc nazwaliśmy nasz ruch ruchem Pełnej Ewangelii. Ponieważ kiedy człowiek dostaje kompleksowe nauczanie na jakiś temat, to wiecie, co teraz stoi na drodze jego rozwoju? Tylko jego niechęć. Bo ja mam tak czyste sumienie, jak łzy Archanioła Gabriela. Rozumiecie, o co chodzi? Że w ogóle ja podałem ludziom taką petardę, że jeżeli on się, ten człowiek zastosuje do tego, to nie może zbłądzić. Ja dzisiaj rozumiem te słowa proroka, który mówi, na tej drodze głupi nie zbłądzi. W ogóle o to chodzi w ruchu apostolskim, że musimy robić coś takiego, żeby głupi nie zbłądził. Że przyjdzie człowiek, który jest ćwierć inteligentem, narodzi się z Bożego Ducha, dostanie projekt duchowy i musi odnieść sukces. Nie jak Bóg chce, czy jak Bóg da, czy jak tam jeszcze inna bzdura. Projekt, wiara w projekt, rozumiecie? Odpowiedzialne podążenie za projektem, sukces murowany. Nie ma sytuacji, że tam coś się wykrzaczy. Dlatego są cykle nauczań. Oczywiście, jak wiemy, co pewien czas trzeba zbierać to wszystko do kupy. Tak jak ostatnio tutaj siedziałem do późna i rozmawiałem z kilkorgiem od nas ludzi na temat traktowania warowni demonicznych w sposób w ogóle dziwny. Bo tutaj padły jakieś tam związki myślowe pod tytułem, że tam bierzemy warownię, rzucamy pod nogi, gnieciemy tą warownię, robimy rzeczy. To są bzdury oczywiście. Stek bzdur. To są steki bzdur. Nie po to powstał ten cykl. Rozumiecie? Żeby teraz to wziąć, zwinąć w kulkę, rzucić pod nogi, ponieważ takiego czegoś nie ma w Królestwie Bożym. Takiego coś nie istnieje. Rozumiecie? Pod nogi sobie możesz demona rzucić. Związać, wyrzucić, rzucić. Rozumiesz, o co chodzi? Takie możesz robić sobie akcje. Ale nie warownię, która nie jest demonem. Że warownia to nie demon. To wykrzywiony system myślowy. Patologia umysłowo-emocjonalna, która powstała od dziecka w życiu człowieka i na której zagospodarowały się demony. Wlazły na to jak na gówno i na tym siedzą. I teraz demony sobie możesz wyrzucić, rzucić pod nogi, ale gówno co trzeba? Sprzątnąć.
Rozumiesz? Łopata i wyrzucamy. I wymiana krzyżowa nie obejmuje tego łopatowania. Nie masz obietnicy, że ustaniesz nad gównem, wyciągniesz ręce i powiesz: w imieniu Jezusa zniknij. Ja byłem w miejscu religijnym, gdzie kładłem na siebie ręce i krzyczyłem i krzyczałem łagodność, dobroć, cierpliwość. Rozumiesz? A potem przeczytałem książkę Dereka Prince'a i Derek Prince mówi tak: no demona można wyrzucić, tak? Ale nie charakter. Nie wyrzucimy charakteru i nie wsadzimy sobie drugiego. Sorry. Demony wyganiajmy, a charakter zmieniajmy. Są wielkie różnice. Tych rzeczy nie wolno mieszać. Dlatego są cykle nauczań i ich się trzeba trzymać jak pies budy. Rozumiecie, o co chodzi? Nas definiuje wierność prawdzie. W ogóle rozumiecie? Prawda jest naszą rękojmią. Na niej się nie pomylimy, nie potkniemy, nie zwichniemy, nie zbłądzimy. Nigdy. Dlatego cykle nauczań i fundamenty wiary są cyklem. I często ludzie mówią: przesłuchałem wczoraj twoich fundamentów wiary. Ja mówię: wczoraj? Jak fundamentów wiary moich przesłuchałeś wczoraj? Mówię: człowieku, mówię, ty w ogóle interesujesz się troszeczkę budownictwem? Mówię: widziałeś kiedyś coś takiego, żeby człowiek kupił działkę budowlaną, a jutro tam miał fundamenty? Takiego czegoś nie było, nie ma i nie będzie. Z uwagi na prostą rzecz, jest tylko 24 godziny. 24 godziny. Żeby tam tabun ludzi przyszedł, to on tego nie zrobi. Rozumiesz? Nie zrobi tego. Nie wykopie tej dziury. Rozumiesz? Nie zaleje fundamentu. Tego nie zrobi. Nie w dobę. Rozumiesz? Nie działa to w ten sposób. Fundament to jest coś, co się kładzie. Te nauczania się bierze i się zaczyna na nich rozważanie. Zaczyna się nimi żyć. Zaczyna się je jeść, rozmyśla się o nich, wymienia się swoje poglądy dotychczas zebrane na poglądy, które otrzymuje się w tych fundamentach. Do tej pory myślałem, że jest tak, wyrzucam to, biorę z tych fundamentów i zaczynam myśleć w ten sposób. Dopasowuję do tego teraz wszystko. Zaczynam tak myśleć, zaczynam tak mówić. I to zaczyna we mnie się co? Stabilizować. To się stabilizuje. Na początku to jest świeże, tak jak świeży fundament zalany. Musi to wyschnąć, musi to się połączyć z powietrzem, które jest wokół. Musi to się utwardzić. Widzieliście nieraz pewnie takie rzeczy, że jest kupiona działka, jest wykopany dół, zalany fundament, jest to zostawione na jakiś czas. Dlaczego to jest zostawione na jakiś czas? Czemu od razu tam ktoś nie poszedł na tym domu zbudował? Czemu takie... Bo ktoś nie jest debilem. Bo nie chce, żeby mu się obsunął grunt. Nie można postawić ciężkiego domu, tak? Na świeżym fundamencie. Trzeba doprowadzić do tego, żeby to się połączyło ze sobą. Rozumiecie? To musi trochę pobyć bez budowy domu. A ludzie mówią: wczoraj zrobiłem fundamenty, jaką masz dla mnie służbę? Ja mówię: mam dla ciebie taką jedną służbę. Mówię: z powrotem wracasz do fundamentów. Taka jest służba twoja od dzisiejszego dnia. Rozumiesz? Aż będziesz, mówię, silny i stabilny. Rozumiesz, o co chodzi? Bo wtedy nas to nie powali. Nas wtedy nic nie powali. W ogóle jak jest fundament zdrowy, rozumiecie? To dom będzie stał stabilnie. Jak fundament jest chory, słaby, mały, to dom się będzie chwiał. Fundamentem wiary nie jest Chrystus. Chrystus to nie jest fundament wiary chrześcijańskiej.
Fundamentem wiary jest nauka apostolsko-prorocza, która jest założona na prawdach Chrystusowych, czyli na Chrystusie. Fundament stawiamy na czterech kamieniach węgielnych. Tak się buduje fundament. Najpierw się kopie wielki dół, potem się tam wrzuca cztery wielkie głazy albo się robi cztery wielkie wylewki betonowe i na tym stawia się fundament. Dlatego Jezus zwany jest kamieniem węgielnym, w innym przekładzie głowicą węgła, czyli podstawą podstaw. To jest podstawa podstaw. Zawsze kiedy o tym mówię, wspominam moment, kiedy pracowałem przy rozbiórkach domów i kiedy rozbierałem w Markach dom pewnego Żyda, który jako jedyny, w ogóle przedziwna rzecz, ja się dopiero potem wiedziałem, że to Żyd był. Mega mądry człowiek, wszyscy budowali pod taką górką, a ten władował się na taką górkę. W ogóle przez to uniknął wilgoci i innych rzeczy w ogóle. Jedyny jego dom w tym miejscu, który był suchy. I kiedy rozbieraliśmy ten dom, w ogóle dom świetnie zbudowany, ale po raz pierwszy wtedy, kiedy rozwalaliśmy go i rozwalaliśmy jego fundamenty, po raz pierwszy zobaczyłem głowicę węgła. Zobaczyłem cztery potężne głazy zakopane pod każdym rogiem tego domu. Ten dom był stabilny. Ten fundament stał na tych czterech głazach. Mimo, że teren był grząski, a w tym miejscu sypki. Rozumiecie? Był zrobiony drenaż, a ten dom miał 100 lat. Mądry człowiek go zbudował. Założył fundament na kamieniach węgielnych. Więc fundamentem wiary chrześcijańskiej jest nauka apostolsko-prorocza. Nauka, która bazuje na prawdach Chrystusowych. Na tym, co zaprezentował Chrystus przez swoje życie, przez swoją śmierć, przez swoje zmartwychwstanie, przez swoje wniebowstąpienie. Nauka, która bazuje na poglądach Jezusa. Nauka, która bazuje na koncepcjach Jezusa, założeniach, planach, celach, dążeniach. A rozumiecie, na czym bazuje nauka apostolska? Na Chrystusie. Nauka apostolska nie bazuje na innej formule. Na Chrystusie. Ludzie mówią, tak, na Bogu. Ja mówię, imię Jego wymień. Jakie jest Jego imię? Jezus Chrystus. Tak, na tym. I mówię, używaj tego sformułowania. W tym chorym kraju naszym trzeba zmienić słowo Bóg na słowo Jezus Chrystus. Rozumiecie? Tak trzeba mówić. Nie Bóg mnie uratował, tylko Jezus mnie uratował. Wtedy ich to rzuca. Jak mówisz Bóg, to nikogo nie rzuca. To jest wielka różnica. To trzeba zobaczyć, zrozumieć, jak to wygląda. Dlatego Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym naszego życia. Natomiast nauka apostolska to nauka zbudowana na Jezusie Chrystusie. Na tym, o czym mówiłem przed chwileczką. I o tym pamiętajmy i tak to róbmy. Do fundamentów, jak powiedziałem, podchodzimy bardzo poważnie, bo na nich zasadza się nasze życie. Cokolwiek potem w życiu będziesz tworzył większego, zawsze fundament będzie dawał ci stabilizację do stworzenia tej rzeczy. Zawsze. Na fundamencie, powiem tak, diabeł może dojeżdżać twoje życie do fundamentu. Na fundamencie musi się zatrzymać. Bo fundament to jest najtwardsza struktura. Druty zbrojeniowe, żelbet, rozumiecie, o co chodzi? Jest brzydki, jest niesympatyczny, tam nie ma wnętrzarstwa, wiecie, o co chodzi? Jest nieumeblowany, rozumiesz? Chłodny. Taki jest fundament. I na nim się musi zatrzymać diabeł. A więc cokolwiek człowiek potem zbuduje na tym fundamencie,
Nawet jeśli popełni błędy, to atak diabelski i tak może dojść tylko do fundamentu, więc fundament jest naszą rękojmią odbicia się z każdej najtrudniejszej sytuacji życiowej. Mając prawidłowy fundament, nigdy nie padniesz w życiu. Możesz, jeżeli popełnisz błędy później, tak, to ty możesz mieć zrujnowany jakiś element życia przez szatana, jednak fundament doprowadzi do tego, że on się zatrzyma, jego działanie się zatrzyma na fundamencie. Po prostu on nie przejdzie fundamentu. Jeżeli fundament jest realnie, należycie zbudowany i trzeba mieć do niego odpowiednie podejście, jako do rzeczy priorytetowej w stosunku do tego, jak myślimy o budowie naszego życia, czyli tego świętego domu. A więc o nim myślimy w sposób, dane są mu rzeczy największego rzędu. I kiedy potem też przekazujemy naukę chrześcijańską, to przede wszystkim u innych ludzi, co robimy? Zakładamy fundament. Paweł mówi, ja jako dobry budowniczy założyłem fundament. Fundament. To zrobiłem jako dobry budowniczy. On nie przyszedł i mnie wywalił 15 proroctw, 18 objawień i innych rzeczy. On przed tym fundament założył. I potem co on zrobił? On zostawił ten kościół, jeden, drugi, piąty, dziesiąty, ze zbudowanym fundamentem. I ten kościół nie mógł runąć. To nie mógł runąć. Walą się kościoły, które nie mają zbudowanego fundamentu. Walą się ludzie Boży, którzy nie mają fundamentu zbudowanego. 20 lat chodzę z Bogiem, zbudowałem fundament i jakkolwiek w życiu błądziłem, diabeł doszedł jedynie do fundamentu, a potem sobie rozbił ryj na tym fundamencie, rozumiecie? I to jest cały interes. I powiedział, wow, ja mówię, co? Żelbet. Tu już nie ruszysz nic. Zachwiania mogą być w różnych dziedzinach życia, ponieważ póki chodzimy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Więc mamy różnego rodzaju problemy na tej ziemi. I to jest normalna sprawa, że one są. Ale fundament powoduje, że możemy stać mocno, twardo na ziemi. Wiecie, kiedy trenowałem sztuki walki różne, to uczono mnie na przykład, jak mam stać stabilnie na ziemi. To było bardzo ważne, żeby nie dać się przewrócić. Uczyli mnie, nie daj się przewrócić. Sensei mówił do nas tak, słuchajcie, można być takim wielkim, ale w kolanie nie ma mięśni. Takiego wielkiego chłopa uderzysz odpowiednio w kolano i kolano mu pęknie, bo kolano jest takie samo u wielkiego chłopa, jak i u małego chłopa, bo tu nie ma mięśni. Rozumiesz? Złam mu nogę, a padnie na ziemię. Rozumiesz? Wywal mu fundament, a padnie. Z drugiej strony mówił, wasze nogi muszą być jak filary. Musicie tak stać. Musicie być czujni. Uniknąć uderzenia w nogi. Tu się ochronisz, ale nogami musisz chodzić. Bo nie może ci rąbnąć kolano. To jest bardzo ważne, co do was teraz mówię, bo to jest w ogóle prawidłowa postawa. Modliliśmy się teraz o to na modlitwie wstawienniczej, ponieważ jeden z naszych proroków miał widzenie o tym, jak ktoś, kto jest liderem, prezentuje złą postawę. I ludzie na niego patrzą i robią takie same ruchy jak on. On miał złą postawę i w tej złej postawie chodził, a oni chodzili za nim, przyjmując jego postawę. I my to gromiliśmy, rozbijaliśmy to w ogóle na modlitwie stawienniczej, bo to są demoniczne siły, które chcą zachwiać fundamentalne rzeczy. Fundamentalne. Jak sobie dasz zachwiać fundamentalne rzeczy, leżysz.
Dlatego fundament musisz się wgryźć w to, czym będę uczył. To mogą być dla ciebie rzeczy, o ja o tym wiem. Nieważne, czy wiesz, ważne, czy ty tym żyjesz. To, czy ty coś wiesz, to jest nieważne, bo ty masz wiedzieć to wszystko, o czym ja będę mówił. I prawdopodobnie jest tak, że wiesz. Ale ty musisz tym żyć. A następnie musisz to coś przekazywać innym. Nie przekazywać im dziwactwa. Nie dziwactwa, bo dziwaków zbudujesz. Napłodzisz Ezawów. Rozumiesz, o co chodzi, zamiast Jakubów. Gdzie Ezaw na Ezawie. Rozumiesz? Niepotrzebni nam są tacy. W Królestwie Bożym są niepotrzebni tacy ludzie. Potrzebujemy Jakubów. A więc nie bzdury. Nie bzdury. Ja nieraz miałem, przychodził do mnie człowiek rozwalony. Słuchaj, tam robią warsztaty prorocze, tam gdzieś tam robi jakieś tam takie prorocze. Jak myślisz, powinienem pojechać? Ja mówię, niech cię ręka boska broni. Po co? Czy ty jesteś niestabilny? Czy ty nie masz fundamentu? No jakie ty warsztaty prorocze chcesz? Po co masz pojechać na warsztaty prorocze? Żeby sobie banie nabić czymś? Chcesz sobie banie nabić? Ty się ustabilizuj. Przecież ty żyć nie umiesz. A chcesz wiedzieć, proszę ciebie, co się dzieje w Radzie Pana? Po cholerę ci wiedzieć, co się dzieje w Radzie Pana, jak ty nie umiesz żyć. Ja nie wiem w ogóle, o co kaman. Kurczę. To tak jakby człowiek, rozumiesz, który nie ma za co umrzeć, rozumiesz, zarabia jakieś marne grosze, tak? On w ogóle poszedł i w ogóle stał pod salonem jakiegoś miliardera i przekonał się, przyglądał się, jak tamten żyje. Po co to? Po co to? Co to? Po co to takie rzeczy robić? Nie rób tego. Zbuduj fundament i innym buduj fundamenty. Jak fundament będzie dobry, to potem człowiek będzie prawidłowo wystrzelony. On sobie chwyci już później wszystko, co należy. To już żaden problem. Dobrze. Zaczniemy od pierwszej rzeczy podstawowej. Druga księga Mojżeszowa. Trzeci werset. Druga księga Mojżeszowa. Trzeci werset. Trzeci rozdział, przepraszam. Wersety od 14 do 15. A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiedz synom izraelskim, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Pierwsza rzecz to to, że Bóg jest. On powiedział, jestem. Bóg jest. Co to oznacza, że Bóg jest? To oznacza, że Bóg jest niestworzony i nie posiada miejsca obecności. Nie ma miejsca, w którym jest Bóg umieszczony. Ludzie mówią, Bóg jest w niebie. Gówno prawda. Nie ma Boga w niebie. Niebo jest w Bogu. Piekło jest w Bogu. Diabeł jest w Bogu. Demony są w Bogu. Kosmosy są w Bogu. Czas jest w Bogu. Wieczność jest w Bogu. Każda struktura duchowa, psychiczna czy fizyczna znajduje się w Bogu. W Bogu są zwierzęta, rośliny i wszelka koncepcja rzeczy jeszcze niestworzonych, o których nie mamy pojęcia. Są w nim rzeczy stworzone i niestworzone. On jest. Stąd Paweł powiedział bardzo ważną kwestię na Areopagu. W nim
wszyscy żyjemy i poruszamy się. A więc nie ma gdzieś Boga. Ludzie zadają pytanie, gdzie jest Bóg? I ktoś na przykład odpowiada wszędzie, bo nie umie i tak inaczej odpowiedzieć. Ja to rozumiem. Natomiast prawdą jest to, że nawet wszędzie jest w Bogu. Bóg jest strukturą zewnętrzną. Nie ma nic poza Bogiem. Nie ma nic poza Bogiem. To oznacza to słowo. On mówi, ja jestem. To był najpotężniejszy tekst Boży. Jeszcze nigdy nie padła taka wypowiedź. Ja jestem. Ludzie mówili, Bóg jest tu, Bóg jest tam. Bóg jest w tym, Bóg jest w tamtym. On powiedział, ja jestem. Co się z tym wiąże? Dlaczego jest to tak silny fundament? Ponieważ z tego miejsca, że Bóg jest, wychodzą wszystkie koncepcje Boże i wszystkie działania Boże. Ja wam będę pokazywał, ponieważ w sposób pogłębiony wam to tłumaczę, więc będę wam pokazywał pewnego rodzaju takie różne z tym związane elementy. Na przykład, jak to się ma do samosprawiedliwości, czyli elementu przeciwnego łasce. Skoro Bóg jest, czyli jest to postać, która w sobie wszystko zawiera, to On niczego od nikogo nie potrzebuje. Niczego od nikogo. Ludzie mówią religijni, Bóg nas stworzył do miłości. Nie! Bóg nikogo nie potrzebował, żeby ktoś go kochał. To są wymysły religijne, bzdury religijne. Że on czuł się samotny i stworzył sobie ludzi. Byt, wszechbyt. Rozumiecie, o co chodzi? Wszechbyt stwarza sobie ludzi, żeby oni go uwielbiali, kochali. Bóg nie potrzebuje uwielbienia. Bóg nie potrzebuje, żeby go czcić, żeby go wywyższać, żeby go chwalić. Bóg tego nie potrzebuje. Bóg ciebie nie potrzebuje. Rozumiesz? To jest bardzo ważna sprawa. To daje wolność człowiekowi. Bóg mnie nie potrzebuje. Jestem mu zbędny. Dlaczego? Bo wszechbyt nie ma potrzeb. Potrzeba jest ściśle związana z brakiem. Potrzeba to odpowiedź na brak. Pojawia się w życiu brak i automatycznie umysł organizuje się wobec czegoś, co nazywamy potrzebą. Potrzebuję to mieć, ponieważ gdy tego nie mam, to cierpię. Bóg niczego i nikogo nigdy nie potrzebował i potrzebował nie będzie. Nie są mu potrzebni aniołowie, nie są mu potrzebni ludzie. Nic i nikt nie jest mu potrzebny. Jest to byt zupełnie wystarczający. To jest ten byt. My z tym bytem mamy do czynienia. Nie z bytem, dla którego ktoś mówi, wykonuje pracę dla Pana. Wyluzuj. Wyluzuj. Najprawdopodobniej masz głębokie zaburzenie emocjonalne, które krzyczy do ciebie od środka, że musisz być komuś potrzebny, bo jak nie jesteś komuś potrzebny, to jesteś kompletnym zerem. To jest normalny, terapeutyczny proces. Nie mieszaj w to Boga. Rozumiesz? Nie mieszaj w to Boga. W tym nie ma Boga. I to daje ogromną wolność, bo to z człowieka natychmiast spadają kajdany różne. Zaczyna się też rozumieć coraz lepiej łaskę. Łaska, czyli niezasłużona przychylność tego wszechbytu. Rozumiesz?
Ja mam takie wyznanie, kiedy mi się zdarza coś dobrego w życiu, to mój pierwszy aspekt uwolnionej radości brzmi w ten sposób: nie zasłużyłem sobie na to. To jest bardzo dobre wyznanie. Zjawia się jakaś w moim życiu przyjaźń, jakaś relacja, jakieś, no cokolwiek, jakieś dobro. Mówię, nie zasłużyłem sobie na to. Ja natychmiast zrzucam z siebie wszelką odpowiedzialność za ten fakt, że to coś dostałem. W ogóle nie mam odpowiedzialności za to. Nie czuję się odpowiedzialny. Nie czuję się odpowiedzialny, że ktoś mnie kocha. Nie czuję się odpowiedzialny za to. Ja się w ogóle nie czuję, że muszę czymś mu się odwzajemnić. W ogóle. W ogóle. Bo ja głęboko zrozumiałem, czym jest łaska. To jest niezasłużona Boża przychylność dla mnie. Dlatego też przed Bogiem, często ludzie mówią, kłóciłem się z Bogiem. Ja mówię, nikt na świecie z Bogiem się nie pokłócił. Ja tak się z Panem spierałem, jak Hiob. Ja mówię, Hiob miał zryty łeb. Przez 28 rozdziałów pokazuje, jaki ma zryty łeb. I nareszcie, chyba w 30 rozdziale, mówi tak, nie wiem nic. Chłop się nawraca. Nawraca się Hiob. Rozumiecie? Bo on cały czas jęczy, jęczy, jęczy i nagle słyszy głos z nieba. Tak? A trzeba iść hipopotama? On mu całe życie przyniósł. Całe życie. I usłyszał głos. Rozumiesz? Totalnie odjechany. Mówi, to stworzenie jest, co? Czujesz klimat? Że przechodzisz bardzo ciężkie rzeczy w życiu. Bardzo ciężkie. Jakieś traumy. W ogóle wiesz, jest ci źle. Diabeł cię dojeżdża, modlisz się i Bóg w ogóle... I słyszysz głos, bo mówisz, Panie, poprowadź mnie. I słyszysz w ogóle głos. Kaczka to jest stworzenie, co? A jakie ma stopy? A pióro? Ty byś powiedział, co to w ogóle jest? No właśnie Bóg się z tobą dzieli, proszę ciebie, tym, co lubi. Z Hiobem się podzielił, że lubi hipopotama, krokodyla. Rozumiesz? Olał problem Hioba. Rozumiecie? Bo problem Hioba, wiecie, gdzie był? W głowie Hioba. Tu miał Hiob problem. Z tym problemem walczył. Krzyczał na ten problem. Spierał się z nim. Tu. W swojej głowie. Ludzie nie mogą się kłócić z Bogiem. Nie można się z Bogiem spierać. Bo to jest wszechbyt. Tam się z nikim nie pospierasz. To jest w ogóle... Tak odległe naszej psychice, że się w głowie nie mieści, jeżeli chodzi w ogóle o koncepcję podstawową Boga. To jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli to. Dlatego on powiedział, ja jestem. To jest takie ostatnie słowo dla stworzenia. Tam nie ma możliwości odwołania się też. A rozumiecie, o co chodzi? To nie jest sąd rejonowy, to nie jest sąd wojewódzki. Że się można odwołać. On powiedział, ja jestem. Co to oznacza? Każda prawda, którą on mówi, jest ostateczna. Tam się nie można odwołać. Co to znaczy? Nie można też o niej podyskutować. Panie, porozmawiajmy o tym. Cisza w eterze. Nie ma, on nie rozmawia o swoich prawdach. A ktoś mówi, wiesz, Pan mi wykłada to. Ja mówię, nie, tam nic ci Pan nie wykłada. W głowie sobie roisz. Pan powiedział. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? Zobaczcie. Ja na przykład mówię coś ludziom i ludzie potem przychodzą, zadają mi znowu to samo pytanie i ja znowu im odpowiadam na to pytanie. Wiecie dlaczego? Bo ludzie mają takie myśli i w ogóle ludzie to przekładają na Boga. Myślą, że Bóg taki jest. Bóg nie mówi po raz drugi swojej prawdy do człowieka. Takiego czegoś nie ma. On powiedział jakąś prawdę i moim i twoim zasmarkanym obowiązkiem jest wziąć tą prawdę jak Boga samego, bo powiedział to ten, który mówi, ja jestem. Tam nie ma dyskusji o tej prawdzie. Tam nie ma pytania, na pewno... Tak? Jakiś aneks do umowy, cokolwiek, może coś dokręcimy. Nic się tu nie dokręci. Ja jestem. Jest ta prawda taka, jak ja jestem.
Bo ja jestem, jestem Bogiem. Dlatego jest napisane, kto przychodzi do Boga, musi uznać, że On istnieje, czyli jest. To jest pierwsza rzecz. Jak ktoś przychodzi do Boga, to on musi uznać, że Bóg jest, że jest ostateczny. To nie opcja. Bóg nie jest opcją. Kiedyś ktoś do mnie mówi, ty wierzysz w Boga? Ja mówię, a ty nie? On na mnie spojrzał w ogóle. Bo ja jeszcze z większym zdziwieniem zaakcentowałem w ogóle to, co on. On się zdziwił, nie? Ty w Boga wierzysz, Artur? Ja mówię, a ty nie wierzysz? Mówię, wow. No stoi się, patrzy. Ja mówię, nie no, żartujesz se ze mnie, tak? On mówi, nie no, ja mówię, no, nie no, mówię, ja mówię, stary, mówię, uważam, że jesteś poważny człowiek. W ogóle, wow. Mówię, szok. Ja go z tym zostawiłem. Tego, że on stał się na mnie patrzył, wiesz, bo on liczył, że ja mu coś wyjaśnię. A ja się zdziwiłem. Mówię, no nie no, bez przesady, no. Przecież to jest Bóg. Rozumiecie? Bóg. Jak można podnieść jakikolwiek aspekt? Ludzie mówią o wielkim wybuchu, o różnych sprawach. To wiecie, o co tutaj chodzi, a chrześcijanie im tłumaczą. Są takie debaty w telewizji czasami, szczególnie amerykańskie, jak sobie siada jakiś tam ateista, jakiś profesor i sobie siada jakiś tam teolog i oni tam się przepychają i to jest takie, wiesz, i ha, 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 tu biją brawo, w ogóle wszystkiego, to się rzygać na to chce wszystko. Wiecie, to jest funta kłaków niewarte. Rozumiesz? Tu się trzeba zacząć dziwić nad ludźmi. Tak jak Jezus się zdziwił nad Jerozolimą, mówi, Jeruzalem, Jeruzalem, tyle lat cię chciałem zebrać do kupy, jak kokosz jaja. Albo te jego słowa, jeszcze nie wierzycie? No jeszcze nie wierzycie? Co z wami jest, ludzie? Nie wiem, czy zauważacie w ogóle jego podejście do tego zjawiska. Jezus w ogóle nie brał pod uwagę, tak, że ludzie powinni mieć wyjaśnionego Boga. Jezus tego nie brał pod uwagę. To ludzie Tobie powinni wyjaśnić, dlaczego nie wierzą. Tak powinien funkcjonować chrześcijanin mający fundament pod tytułem Bóg jest. Rozumiesz? Nie spinać się na wyjaśnieniu ludziom Boga. Nie. Ośmieszyć ich ateizm. Ośmieszyć tą głupotę naukową. Ośmieszyć, powiedzieć, nie no, żartujecie sobie. Wiecie, ludzie narzekają w kościołach, że się z nich świat śmieje. Kościół powinien się zacząć śmiać ze świata, wiedząc, że Bóg jest, mając taki fundament. Ludzie się dziwią, że ja mam takie podejście, co, że tam piszę w ogóle jakieś rzeczy. Czemu ty to piszesz? Czemu tak robisz? Czemu ty tych ludzi nie szanujesz? Ja mówię, bo oni są śmieszni. Oni są śmieszni. Traktuję w ogóle ich po prostu zabawnie. Przychodzi do nich jak w ogóle do nienormalnych. No Boga nie ma. No kurczę, no Jezus nie umarł na krzyżu. No w ogóle wie, no, no. Idź, ustań, proszę ciebie, przed kolumną Zygmunta, rozumiesz? I powiedz, proszę ciebie, do tego na górze, jakoś nazywa, wazy. Rozumiesz, proszę ciebie, ty tu nie powinieneś stać. Idź mu powiedz. Idź go przekonaj. Śmieszne. Rozumiesz, o co chodzi? To jest zabawne. Kiedy wiesz, że Bóg jest, kiedy masz fundament, to ty nie chodzisz, nie zastanawiasz się, jak, proszę ciebie, myszka, jak tu przemycić Ewangelię, jak tu przekonać, proszę ciebie, pana jakiegoś tam zdzisia w ogóle, że Bóg go kocha. Ty w ogóle chodzisz z podniesioną głową, przychodzi pan zdzisio, a ty mówisz, co tam zdzisiu? A zdzisio mówi, no jakoś tak leci, nie? Leci to mojej żonie co miesiąc. Tak się odpowiada głupiemu człowiekowi. Tak, ja tak z ludźmi rozmawiam. Dlaczego tak z ludźmi rozmawiam? Dlatego, że to jest w ogóle nie do przyjęcia przez religijne umysły. Rozumiesz? A to jest całkiem normalne. Nie leci zdzisiu. Czy Bóg jest?
Bo jeśli jest, to nie ma, że jakoś ci leci. Rozumiecie? W ten sposób musimy na nas zwrócić swoją uwagę świata. Fundamentem. 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 I dalej jest napisane, kto przychodzi do Boga, musi uznać, że On istnieje, czyli jest. I że co? I że jest dobry. Że jest dobry. Pierwsza Kronik 16:34. Pierwsza Kronik 16:34. Za jego czasów. Przepraszam. Dobrze. Pierwsza Kronik 16:34. No, to jest królewska. Pierwsza Kronik 16:34. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego jest wieczna. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry. Dlaczego wysławiajcie Pana? Z jakiego powodu wysławiajcie Pana? Bo jest dobry. A więc mamy byt, wszechbyt, w którym znajduje się wszystko, który jest absolutnym władcą wszelkiego stworzenia. W nim wszystko się zawiera. I ten wszechbyt, który ma wszechwładzę, jest dobry. Nie jest zły. Nie jest niezadowolony. Nie jest niechętny. Nie jest niezdecydowany na to, aby być blisko. Jest dobry. Słowo dobry to jest słowo, które mówi o tym, że ktoś lub coś posiada najwyższy stopień szlachetności w danej dziedzinie. Rozumiecie? I co ciekawe, ten najwyższy stopień szlachetności, tak? On jest podawany innym ludziom do użytku. To jest w ogóle greckie słowo dobry. To oni rozumieli dobry. Rozumiecie? Żydzi również przez to rozumieli dobry. Dobry to nie był tylko ten, kto okazał ci czasami jakąś, pokazał ci jakąś dobrą cechę, zrobił dla ciebie dobrą rzecz. Czyli to był dobry, to był ktoś, kto był w swojej całej istocie dobry. Że to, co miał, tym się dzielił. Dawał to. Dobry to był filantrop. Rozumiecie, o co chodzi? Ktoś, kto ma bardzo wysoki standard, tak? Każdego elementu i on się tym dzieli. On to podaje. Nie zatrzymuje tego dla siebie. To był dobry. Dobry. Dzisiaj słowo dobry ma bardzo wiele znaczeń. Jest mocno też takie relatywne słowo dobry. Dobry, dobry zależy dla kogo, zależy w czym. Ktoś jest w tym dobry, a w tamtym jest zły. Ale w tamtych czasach, kiedy była pisana Biblia, nie było takiego w ogóle podziału. Słowo dobry to było o kimś, kto miał całą istotę dobrą, czyli na przykład w nim było wszystko dobre. Nie był ktoś dobry czasem, dobry w jakimś elemencie swoim. A więc mamy wszechbyt, który jest dobry, który posiada w sobie masę, w zasadzie wszystkie pozytywne cechy, które służą do tego, aby się nimi podzielić, aby je dać, aby kogoś nimi ubogacić. Dobry
posiada, tak po ludzku powiem, radość z tego, że daje szczęście. Sam szczęścia nie potrzebuje, bo posiada szczęście. Jako wszechbyt, jako dobry wszechbyt, posiada szczęście. A zatem on niczego nie potrzebuje, a wszystko może dać. I daje chętnie, bez przymuszania, bez żalu, bo jest dobry. We wszystkim jest dobry. Ludzie w ogóle, wiecie, ludzie podejrzewają Boga, że jest zły. Nie mówią o tym, ale go podejrzewają. Wczoraj sobie rozmawialiśmy chwilę z Rafałem właśnie między innymi na temat czasów ostatecznych i jakby rzeczy, które są zgłoszone w związku z czasami ostatecznymi, między innymi z tematem porwania Kościoła przed uciskiem. I są różne szkoły, jak wiecie, o tym, kiedy Kościół będzie porwany. Jest gro chrześcijan, które mówi, że najpierw będzie wielki ucisk, po wielkim ucisku będzie dopiero porwanie Kościoła. Rozumiecie? Zastanawia mnie taka teza w stosunku do tego fundamentu. Taka teza mnie zastanawia. Nie mówię o tym, że zastanawia mnie, jak to by się miało stać, że Duch Święty miałby być zabrany w czasie wielkiego ucisku, a dalej chrześcijanie na ziemi mieliby być, bo to jest w ogóle coś, czego moja logika nie jest w stanie w ogóle... Ja tego nie wiem jak wy, ale ja tego nie potrafię połączyć. Duch Święty odchodzi do nieba, a my, narodzeni z Bożego Ducha, z Duchem w środku, Świętym, z którym jesteśmy połączeni z Bogiem i zasiadamy z Nim na jednym tronie, dalej sobie chadzamy po ziemi, proszę Ciebie, i próbują nam podstemplować pupcie 666, proszę Ciebie, z Antychrystem na czele. I który tam te pupcie schowa, to się tam jakoś uratuje, proszę Ciebie, jak nie, proszę Ciebie, to w niebie mu zajrzą, o, podstemplowany won. Chryste jedyny, cóż za teza. Ja mówię, jak ci ludzie, w ogóle... Setki tysięcy, może milionów, tak twierdzić. Skoro Bóg jest dobry, narodziliśmy się z Bożego Ducha, jesteśmy z Nim zjednoczeni, tak? No to przecież rzecz logiczna, że zanim następuje wielki ucisk i manifestacja Antychrysta, to chłopaki i dziewczyny w Duchu Świętym, heja, zabieramy się z ziemi, tak? Z całym Duchem Świętym się z tą zabieramy. Odchodzi Duch Święty, odchodzimy my, bo my jesteśmy przyłączeni do Niego. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? Duch Święty w górę i my w górę. I tylko ciuchy zostają. I finito. No, w ogóle mega logiczna historia. Jak trzeba wysilić się, żeby stworzyć tezę, że Duch Święty zostaje zabrany, my zostajemy i potem tu się zaczyna te całe Kongo i my w tym Kongo i to wszystko. Sorry. Ale biorąc pod uwagę sam fundament, jeśli jest dobry, tak? No to przecież by mu do głowy jego dobrej nie przyszło takie coś. Tak jak mi by nie przyszło do głowy, żebym się z moją żoną wyprowadził na przykład i zostawił Sarę w domu. A potem do niej dryndnął, proszę ciebie, cześć. Jestem w Kambodży. Wiesz, o co chodzi? A radź sobie, córuś. Tato, mam 13 lat. Niech ci Bóg błogosławi. Coś za szaleństwo. Człowieku, rodzice się wyprowadzili, dziecko zostało. Cóż za rodzice? Banda kretynów. Który rodzic tak robi? Które dziecko zostawia? Rozumiesz? W ogóle Bóg jest dobry. Bóg nie knuje, nie wymyśla różnych rzeczy przeciwko chrześcijanom. Taki jest rysunek w Biblii, jak się Bóg z diabłem na rękę siłuje. Z tego papier toaletowy można zrobić. Z jaki Bóg z diabłem na rękę się siłuje? Jaką rękę? Bóg z diabłem? Bóg z diabłem na rękę? On się nie wita z frajerami. On ma zasady. Rozumiesz? W ogóle wow! Gdzie Bóg, a gdzie szatan? Przecież to stwórca wszechbyt, a to stworzenie. Stworzenie, stworzenie. Tu nie ma żadnej walki, Bóg-diabeł.
żadnej przepychanki. Takich rzeczy nie ma. Rozumiecie? To bzdury. Diabeł w ogóle nie ma pojęcia. Nie ma pojęcia. Pojęcia. On nie ma żadnej komunikacji z Bogiem. Jest napisane tam w księdze Hioba, pa, on stawał przed Bogiem. Oni tak musieli napisać, bo nic innego do głów im nie przyszło. Gdzie on stawał przed Bogiem? Jak on stawał przed Bogiem? To są w ogóle... Rozumiecie? Jak masz zbudowany dobrze fundament, to ty to rozumiesz. Oni inaczej nie potrafili tego napisać. Nie umieli tego w ogóle zrobić inaczej. To tak napisali. Tak jak napisali w wielu innych miejscach takie rzeczy. Dziwne. To wszechbyt i jest dobry. Nie doświadcza nas. Nie zsyła na nas różnych obciążających sytuacji, żeby nam wytworzyć charakter. Nie daje nam trudności. Jest takie jakby dopust Boży, mówią. Jest takie dopust. Bóg dopuścił. Mówię, w ogóle... Nie, bo on nie ma funkcji takich, bo on jest dobry. On nie dopuszcza niczego. Najlepsze jest to, że niczego nie kontroluje. Więc w ogóle po linii logiki. Ktoś, kto czegoś nie kontroluje, jak ma coś dopuścić? Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Dał nam ziemię, on nie kontroluje ziemi. Rozumiecie, o co chodzi? No to jak ma dopuścić, jak się pozbył w zasadzie władzy na rzecz człowieka? To co on ma dopuszczać? Jak on dopuszcza? Bzdury. Bóg nic nie dopuszcza. Nie stwarza nam przeszkód, problemów, nie rzuca pod nogi, rozumiesz, jakiś tam kłód, żebyśmy się czegoś nauczyli, żebyśmy byli dzielni. Rozumiesz? To nie jest obóz skautowski. A on nie jest żadnym harcmistrzem, co nas tutaj uczy i nam daje odznaczenia, proszę ciebie, tutaj takie masz, tu masz takie, tu masz lilijkę. Wiesz, o co chodzi? Będziesz zuchem. To bzdury, ludzkie wymysły. To nie jest pole treningowe. Wiesz? W miłości nie ma zabawy. Miłość to jest miłość. Rozumiesz? Się kocha normalnie, a nie się, rozumiesz, rebusami mówi i szarady rzuca pod nogi. Rozumiesz? Jak se poradzą, zobaczymy. Zobaczymy, tu mu walnę, zobaczymy, czy on wierzy. Zobaczę jego wiarę. Będę najarany. Wow, ale jestem. Wiesz, o co chodzi? To jest zachowanie psychopatyczne. Ludzie Boga postrzegają jako psychopatę. Zauważcie to. Jako psychopatę. Że on ma jakąś radość z tego, że on jakieś tam plany snuje, jakieś strategie w ogóle dla nas robi, w ogóle człowieku gdzieś tam, rozumiesz, tu nas wyciąga, tam nas wrzuca. Rozumiesz, tu Pan mnie podniósł, rozumiesz, tu Pan mi stworzył taką sytuację, żebym dojrzał. Pan. Tam nie ma w ogóle, to bzdety. Na ziemi panują prawa ziemskie. Rozumiesz? I duchowe zasady, które są nad nimi, a nie Bóg. To nie tak działa wszystko. Bo to się można władować w ogóle w taki system iluzji właśnie, że oto właśnie taki Bóg jest. Ja potem słyszę takie w ogóle teksty. Dlatego potem u charyzmatyków w ogóle teksty. Bóg mi to powiedział, Bóg mi tamto powiedział, Bóg mi taką rzecz powiedział. Ja słucham tych wypowiedzi Bożych. I tak zbieram te wypowiedzi Boże i mówię, no na terapię ten Bóg, no. Tak się przyjrzę, co mu nagadał, no to tu mu powiedział, tu mu to powiedział, tu mu to powiedział. No na terapię, no trzeba by go wyleczyć. No to jest nienormalna postać. No mówię, naprawdę, bo to ludzie nie... Żeby ludzie sobie notowali to na kartce papieru, co mówią, że im Bóg powiedział, żeby sobie potem przeczytali to, no nie, to by zobaczyli, co za głupoty gadali. Sprzeczności. To powiedział to, tamto tam powiedział. Im bardziej ktoś zaburzony, tym bardziej potrafi tą osobą Boga się osłonić przed w ogóle faktami. Pan mnie tu poprowadził, a tam nie wyszło. A, no bo tak, no bo z tego Pan wyszedł tutaj, tu mnie Pan poprowadzi z tego miejsca. A w tym miejscu też coś nie wychodzi. Okej, aha, mam objawienie. To z tego miejsca, bo Pan to stworzył, abym ja tu przeskoczył. Tam nie ma Pana. Prawda Boża jest jasna. Nie trzymasz się tej prawdy i masz dziwne ruszady w życiu.
Dziwne rzeczy masz. Dziwactwa. Rozumiesz? I wtedy, kiedy przychodzi realnie Boże działanie, to nie rozpoznajesz go. Bo ono jest dla ciebie jakieś takie dziwne, takie inne niż te roszady, które masz w życiu. A jak się ma fundament prawidłowy, wie się, że Bóg jest i Bóg jest dobry, to nie ma roszad. Mi dzisiaj do głowy nie przychodzi, że to, że coś w moim życiu nie zagrało, to jest wynik tego, że tam w tym jest Bóg. Nie ma tam Boga. Tam jest jakaś moja dziwna koncepcja Boga. Rozumiecie? To jest taka pierwsza, jakby fundamentalna rzecz. I nigdy nie możemy tego fundamentu zmniejszyć, zmienić dla siebie. Nie wolno nam tego pogwałcić. Nigdy nie zaprzeczajcie temu faktowi, że on jest właśnie taki, że w nim wszystko się mieści, w nim wszystko żyje i wszystko się porusza. W ogóle zdajcie sobie sprawę, kiedy my sobie przerobimy umysł na to, że Bóg jest i właśnie w nim wszystko jest, jak słabo diabeł wypada? Bo to się okazuje, że to nie stoi diabeł gdzieś z boku naszego życia, tylko on jest w Bogu. Czyli ja i szatan jesteśmy w Bogu. Wow! Konfrontujemy się nie na jakimś gruncie diabelskim, tylko w Bogu się konfrontujemy. I najlepszy numer jest taki, że ten Bóg jest po mojej stronie. Czyli jesteśmy w moim domu. W moim domu konfrontujemy się z diabłem. Nie gdzieś tam na obrzeżach życia. Tylko w moim domu. Dlatego jak do mnie przychodzi przeciwnik, to ja mówię, gdzieś w las łajzą. To jest mój dom. Jesteśmy w moim Bogu, ja i ty. Ja mu przypominam, że jesteśmy w Bogu. Ja mówię, przypomnieć ci? Tylko on jest po mojej stronie. A ty masz przesrane w tym momencie. Rozumiecie, dlaczego on przestaje działać w życiu tego rodzaju chrześcijan? On przestaje działać, diabeł. Bo on mówi, nie no kurczę, załapali, zatrybili. To diabeł, zrozumcie, to diabeł porusza się jak partyzant. A w kościele jest mentalność, że to kościół się porusza jak partyzant. To my się poruszamy jak partyzanci. Żeby tylko tam kogoś nie urazić. Nie powiem mu tam za bardzo, żeby go nie urazić. Człowieku, oni są wszyscy w Bogu. Ci wszyscy niewierzący, oni są w Bogu. Oni siedzą w środku. Mówię, rozumiesz? W środku. Ty jesteś na swoim terenie. Ty już rozpoznałeś twojego Pana. Ty już rozpoznałeś ten teren. Ty oddychasz tą atmosferą Boga. Czego ty się szczypiesz? Jak to urazić ich, jak oni już są w ogóle w tej atmosferze urażenia? Wszyscy ateiści są w niewygodnym miejscu, w Bogu. Wszyscy ateiści, wszyscy siedzą w Bogu. Nie rozumieją, że piekło jest w tym Bogu, że Gehenna, w której spędzą wieczność, jak się nie nawrócą, też jest w tym Bogu. Rozumiesz? W nim. Tam właśnie w nim. Odbyt Boga. Rozumiesz? Gehenna. Ja mówię, można być w sercu, a można w odbycie. Mówię, chcesz wieczność w odbycie spędzić? Cóż za pomysł? Ja chcę w sercu. Tam, gdzie tron. Tam, gdzie pięknie. Gdzie miłośnie. A nie na końcu jelita grubego. Kto by chciał tam mieszkać? Rozumiesz, o co chodzi? Śmiało możesz diabłu powiedzieć, Bóg ma cię w dupie. Jak będziesz się modlił, tak mu powiedz. Bóg cię w dupie ma, idź stąd. No taka jest prawda. Jak głęboko teologicznie na to spojrzysz, to tą prawdę dostrzeżesz. No trzeba głęboko na to spojrzeć. Rozumiesz? Namaszczenie proktologiczne musi być. Dlaczego o tym wam mówię? Bo to trzeba zobaczyć, jak to wygląda wszystko.
przestać myśleć, że gdzieś jest Bóg, gdzieś my, gdzieś szatan w tym wszystkim. Wiecie, o co chodzi? Takie, i teraz to, uciekam do Boga, cały ten mnie goni, nie wiem, gdzie ja jestem. Wiesz, o co chodzi? Trochę jestem, trochę mnie nie ma. Tak, to Bóg przychodzi do mnie, Bóg przychodzi, ten mnie ściga. Wiesz, o co chodzi? Tu Pan za mną, to ja z Nim walczę. To się dzieje wszystko w jakiejś krainie dziwacznej. Co to jest? Mordor? Rozumiesz, o co chodzi? Tak to nie działa. W Nim wszyscy żyjemy i się poruszamy. W Nim. To się wszystko w Nim dzieje. W naszym ukochanym, dobrym Ojcu. Na Jego terenie, na Jego gospodarstwie. I teraz, kiedy masz ten fundament i słyszysz potem te prawdy, synu, wszystko moje jest twoim. To cię wbija w fotel. Jak masz ten fundament, to cię wbija w fotel. Bo jak nie masz tego fundamentu, to jest dla ciebie enigmatyczne. No tak, ale jak się do tego dodrapię? A tu się nie dodrapywać masz. Ty to masz. Wow, Ojcze, wszystko twoje jest moim? To ja se mogę teraz po tej zagrodzie tak chodzić i ja mogę se te kwiatki zrywać i ja mogę sobie wziąć to i wziąć tamto i jak tutaj się ktoś pojawi taki nieprzyjazny, to ja mogę wziąć pałę i mu przylać? Wow! Mogę? Tak, bo ja jestem i jestem dobry. Załapałeś to, wiesz. Zbudowałeś fundament. Diabeł przestaje być straszny. Ludzie przestają być kłopotliwi. Rozumiesz? I dzisiaj w ogóle na ludzi, to wiesz, jak patrzę, w ogóle chodzą, mówię, człowiek jakby zaćmę mieli. Ci, co nie znają Jezusa. Ludzie z zaćmą. Rozumiesz? Czym mówię, chodzą w ogóle w Bogu, w ogóle żyją w Nim. Mogli w ogóle, gdyby załapali w ogóle, którędy się tutaj dostać w ogóle do jego serca, to by się dostali. Jak nie, to spędzą wieczność, proszę ciebie, wiadomo już, gdzie powiedzieliśmy sobie to raz na zawsze. Mówię, kurczę, zaćma jakaś, żeby wybrać to, a nie tamto. Ten fundament powoduje, że rzeczy wydają się, zaczynają być o wiele prostsze. Przede wszystkim nie poszukujemy Boga gdzieś. Nie czekamy na Pana. Rozumiesz, o co chodzi? Możemy tak robić, tylko że to jest kwestia ustawienia naszej duszy. Oczekiwanie na Pana to jest ustawienie naszej duszy. Duszę sobie ustawiamy. Ja jeżdżę na komorę nie po to, żeby złapać obecność Boga, tylko po to, żeby sobie duszę ustawić. Ja sobie ustawiam duszę. Rozumiesz? I w ogóle idę sobie. Bo ja go mogę wziąć w każdym momencie, w każdym aspekcie, w każdej chwili, w każdej sytuacji. Bo jestem w Nim. W Nim. Ludzie przed Chrystusem nie trybili tego wszystkiego po prostu. To Chrystus objawienie przyniósł o tym.